Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a Open Beta aktualizacji 1.44 jest już dostępna do Euro Truck Simulator 2. Także można już ją normalnie pobrać na Steamie, waży około 4 GB i zawiera dużą liczbę przedmiotów i nowości, które, pamiętajcie, należy przetestować, bo od tego jest Open Beta. Także jeśli znajdziecie jakieś błędy lub gra Wam niepoprawnie działa, należy to zgłosić na odpowiedniej sekcji na forum SC Software. Natomiast jakie nowości dojdą od tej wersji gry? Otóż zacznę od tej najważniejszej, czyli wprowadzono tutaj przerobione tereny Austrii. Przez te ostatnie miesiące dostawaliśmy duże ilości zdjęć, różnego rodzaju posty i informacje o tym, co SC Software tutaj planuje, ale już od teraz finalnie można nie tylko popatrzeć sobie na jakieś obrazki, ale można przetestować te tereny już w samej grze. Przebudowano całe państwo, także ponownie można na nowo odkryć całą Austrię, ale na pewno teraz doznania będą zdecydowanie lepsze. Przechodząc dalej, informacja, o której już jakiś czas temu wiedzieliśmy, ale poprawiono co niektóre loga firm, tak żeby po prostu lepiej wyglądały, no i też żeby ta jakość ich była zdecydowanie lepsza. Kolejna nowa funkcja może być bardzo przydatna, zwłaszcza dla osób, które używają modyfikacji na jakieś różnego rodzaju przedmioty i dodatki do ciężarówek, czy też naczep. Zwłaszcza w momencie, kiedy na przykład daną modyfikację przez przypadek albo specjalnie usuniemy, a na przykład nasza ciężarówka ma ten jakiś przedmiot, no i wiadomo, że ten przedmiot nie działa, nie jesteśmy w stanie tego przywrócić, nie mamy tej modyfikacji, ewentualnie nie wspierana czy coś, no i trzeba usunąć taki przedmiot. Pamiętam, że samemu mi się takie sytuacje przytrafiały, wiadomo, że trzeba było wydać tam jakąś część pieniędzy na dany przedmiot, a potem niestety trzeba było go usunąć za darmo, nawet dopłacić za inny. Teraz będzie to wyglądać inaczej, teraz dany przedmiot będzie można zwrócić. Gra będzie pamiętała, że mieliśmy tam jakiś przedmiot w ciężarówce. Nie będzie pamiętać dokładnie, co to było, no bo tego już po prostu nie ma, ale będzie pamiętała, że coś tam było. Jednak zauważy, że tego już po prostu nie ma, nie działa, nie jest kompatybilne, więc zaoferuje nam zwrot pieniędzy. Co może być bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób, które na przykład grają na trudniejszej ekonomii. A skoro jesteśmy przy temacie warsztatu, to kolejna nowość dotyczy tych poszczególnych części do ciężarówek, jak i też naczep, bo od teraz każda taka część będzie odpowiednio przypisana do jednej z czterech kategorii. Na czym to dokładnie polega, to może przedstawię, podając te wszystkie cztery kategorie. Otóż pierwsza kategoria to część fabryczna, oznaczająca części, które są produkowane normalnie przez oryginalnego producenta, na przykład danej ciężarówki, czyli jak można zobaczyć na tym przykładzie, opcje kabiny są tą fabryczną częścią, tą taką oryginalną, i one są w taki sposób oznaczone. Druga kategoria to licencjonowane części, czyli takie, które mają swoją własną licencję, ale nie są produkowane przez daną fabrykę ciężarówek tego danego producenta. Trzecia kategoria to części z rynku wtórnego, czyli takie no-name'owe, bez licencji, nie są związane z żadną marką, nie mają własnej licencji ani nic takiego. A ostatnia kategoria to nieznana część i ona może pojawić się zwłaszcza przy modyfikacjach, kiedy autor danego przedmiotu, danej modyfikacji nie przypisze jej żadnej z tych trzech wcześniej wspomnianych kategorii. Wtedy będzie oznaczona, że nie jest znana i tyle po prostu. Jest to drobna zmiana, ale może być przydatna dla osób, które lubią bawić się w takie bardziej rzeczywiste tutaj funkcje. Wprowadzono dokładny system przebiegu na znakach drogowych w grze. Teraz, kiedy zobaczymy jakiś znak drogowy i dla przykładu, kiedy zobaczymy, że jakieś miasto będzie za 50 km, to oczywiście jadąc w odpowiednim kierunku, odpowiednią trasą, po przejechaniu 50 km powinniśmy się znaleźć w tym danym mieście. Podane wartości będą oznaczały odległość, ale w grze, także na pewno lepiej to się sprawdzi. Plus będzie to funkcja, która może się spodobać zwłaszcza osobom, które często na przykład jeżdżą bez GPS-a, czy też głównie używają znaków. Kolejna nowość też była prezentowana jakiś czas temu i polega ona na odkrywaniu nieoznaczonych dróg, tych ukrytych dróg, które nie są normalnie zaznaczone na mapie świata. Więcej mówiłem w tamtym poprzednim filmie, tutaj w skrócie powiem, że po prostu kiedy znajdziemy taką drogę, która nie jest normalnie zaznaczona, po najechaniu na nią zaczniemy odkrywać ją, wtedy przed nami będzie rysowała się nitka na szaro, a w momencie, kiedy przejedziemy przez daną część, będzie ona kolorowana na złoty kolor, to znaczy, że ją odkryliśmy.
Przechodząc dalej, wprowadzono nowe efekty, plus zmieniono co niektóre opcje w technologii Force Feedback, dlatego tak ponownie należy pobawić się ustawieniami. Wprowadzono funkcję Smart Sequential Shifting, która może być przydatna dla osób, które używają sekwencyjnych skrzyń biegów. Wprowadzono blokadę poziomu kamery wewnętrznej, czyli tej pierwszoosobowej, której używamy standardowo w kabinie. Za jej sprawą można zablokować naszą pozycję i w zależności od naszego ustawienia wpływ kabiny i jej działania będzie zdecydowanie mniejszy na naszą kamerę. Funkcję tą można regulować za pomocą suwaka, więc jest bardziej dokładniejsza. Wprowadzono opcję podnoszenia, jak i opuszczania podwozia ciężarówki. O tym też mówiłem ostatnio, ale dużo tutaj nie trzeba mówić. Od teraz można opuścić albo podnieść tylne lub przednie podwozie. Z wyszczególnionych nowości to tyle, ale w dzienniku zmian są jeszcze takie nowości jak aktualizacja bramek poboru opłat we Włoszech, przerobiono co niektóre starsze przejścia graniczne na terenach Beyond the Baltic Sea i wprowadzono nową opcję wnętrza 2022 dla ciężarówki Renault Range T. To tyle jeśli chodzi o nowości wymienione na blogu. Jak to wygląda w praktyce, to pokażę Wam w nadchodzącym gameplayu, który mam nadzieję, że za niedługo się pojawi na moim kanale. Będzie tam też bardzo ważna informacja jeśli chodzi o kanał, także zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!